No i witam Was dzisiaj w wtorkowy poranek z kawą, już trochę upitą, bo już troszkę wcześniej ją sobie zrobiłam. Oj, sąsiadkę u góry bardzo słychać, pewnie będzie słychać, co tam mówi. Kwiaty mi tutaj fajnie już zaczynają kwitnąć, te begonie. Ta czerwona już też zaczyna kwitnąć, tylko nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że było widać. W ogóle poprawiła się kondycja tych liści. Mam nadzieję, że wreszcie się roz... Uj! Za blisko było. Kondycja liści się poprawiła i mam nadzieję, że ona się wreszcie dojdzie do siebie. Ona mi w zeszłym roku też takie kawały robiła, że zaczęła fajnie w domu rosnąć. Potem jak ją dałam na balkon, to ona prawie, że zniknęła. Prawie, że liście były takie... malutkie, wiecie, te wybiegnięte, te pędy. A po jakimś czasie już myślałam, no ona miała wisieć na środku, ale ona była tak licha, że ja ją zdjęłam i gdzieś tam na boku postawiłam. No i ona doszła do siebie w ten sposób, że potem była burza kwiatów. Także mam nadzieję, i ona też potem tam chyba u góry stała. Także mam nadzieję, że ona w tym roku też dojdzie do siebie. No, wczoraj podlałam te moje wszystkie roślinki tym preparatem drożdżowym, który Wam ostatnio mówiłam, i w domu, i na ogrodzie te kwiaty, na ogrodzie tym razem kwiaty tym preparatem zrobiłam, ale nie starczyło mi na wszystkie kwiaty i nie wiem, bym musiała jeszcze kupić drożdży i jeszcze tam podlać resztę kwiatów, bo takie są mizerne te moje astry. Więc myślę, że może jeszcze kupię kostkę i dorobię tego, żeby na ogródku. Tutaj widzę, że mi się zaczyna fajnie już rozkrzywiać ten kwiatek. Ten kwiat pójdzie razem z doniczką do domu na zimę, tyle że go chyba poprzecinam, bo on by miał tam potem za ciemno i suszy się potem, ale jak go tak poobcinam i dam z drugiej strony okna, no może przeżyje w tej donicy. Mam dwie takie donice, które chcę wziąć do domu, a na ogródku też jeszcze w takich czarnych doniczkach mam koleus i zielistkę i nie wiem, gdzie ja to potem w domu poukładam, tylko że te z ogródka to jest troszeczkę stres, no bo żeby mi się tam ślimaki nie zalęgły, bo potem będą w domu łaziły takie, nie? No zobaczymy, jak to będzie. Potem będę miała kwarantannę pewnie, zanim je wezmę do domu. No, ale tutaj nie mogę się napatrzeć. To dostałam ten i ten. Dostałam od koleżanki, od znajomej z ogródka. Z ogródka, z kościoła, bo już żeśmy razem na pielgrzymki jeździły kiedyś. W owym czasie tak było. No, także ten nie mogę się napatrzeć. Jeszcze jest jeden taki, którego nie mam, kiedyś miałam. Chyba od Marka nawet też miałam, ze złotymi takimi, jak one się nazywają, takimi żyłkami, bo to jest podobne, ale to nie jest to samo. O, czekajcie, to widzicie? To nie jest to samo. On jest troszeczkę inny, taki bledszy, a ten jest taki, taki mocny kolor, żywy. No, pelargonka, którą miałam sadzonkę z zeszłego roku, odciętą, to fajnie tutaj już zaczyna kwitnąć. Tu jest kwitnie, tutaj ma drugi pęd, a tutaj na dole jest ta pelargonka, która była posiana. O, czekajcie. Tu. Już też zaczyna mieć większe w końcu liście. Czekajcie, to jest ta. O. Nie wiem, czy to będzie widać, bo tu mi liście zasłaniają, ale ja tutaj odsłaniam, żeby ona miała też światło, żeby się potrafiła wybić, bo jak ona się już stąd wybije, to już będzie fajnie. Nie wiem, jaki będzie miała kolor. I tutaj też jeszcze jest sadzonka i ta jeszcze też nie kwitnie. Też była mała wsadzona. O, tu już będzie miała kwiat. To zobaczymy, jaki ta będzie miała kolor. Fajnie by było, jakby każda miała inne, jakby była różowa, czerwona i na przykład łososiowa, nie? To by było super, bo by mi się to tak przechowało w tej donicy i na przyszły rok, gdyby mi tak wszystkie te koleusy, to wszystko ładnie przeżyło, to mogłabym to tutaj znowu postawić, miałabym fajną ozdobę, bo naprawdę jest, bardzo mi się podoba. Tutaj też są zielistki, ale one są z takich malutkich dodane i one na razie, no wiecie,
O, tu widać. Gdzie nigdzie tam powkładam, one jeszcze walczą. One jeszcze walczą o to, żeby się wydostać, żeby tutaj zaistnieć. No, ta zielistka też pięknego koloru dostała. Też chyba przez to podlewanie tym preparatem. Zobaczcie, jakie piękne, żywe kolory dostała. To nie chcę za bardzo chwalić, żeby się nie rozbestwiła. Tu są te starsze listki. No, ale już też tak, o, takiej zieleni dostaje. Także jednak ten preparat dużo daje. Preparat, który każdy może sobie sam zrobić. Wczoraj też popryskałam sobie gnojówką z pokrzyw. Co ja tu napisałam? O, a tutaj napisałam na mszyce, bo przedtem tam były mszyce, preparat na mszyce. W sumie to bym mogła do tego dodać i potem tym pryskać, ale na razie mszycy nie mam, to nie pryskam na mszyce. Teraz dopiero widzę, bo ja to na ogródku sobie rozrabiałam, a było puste ten pojemniczek i sobie tam rozrobiłam właśnie pół na pół prawie gnojówki, ale ona była słaba, bo było mało tych pokrzyw. No. Bratusie, no niestety już coraz gorzej z tymi bratkami. Będą mi tutaj wypadały. No ale cóż, taka kolej rzeczy. Tu jeszcze pięknie. Jeszcze jest fajny. Co, gdzie nigdzie jest jeszcze jakiś fajny ten bratek? Też może też i zapomniałam już ogławiać te. I one się przestają też kwitnąć, bo one potem idą na te, wiecie, na nasiona, cała energia idzie tego kwiatka. Może jeszcze się tu przedłużę troszeczkę te bratusie, bo tutaj mam dwa takie ładne. Ten to się chyba już tu rozsypie. O. Trzeba jeszcze powalczyć o te, które są, bo ładnie wyglądają i ładnie wypełniają. No. Ja sobie posiałam te niebieskie kwiatuszki i tak ledwo co wychodzą, ale chyba tą doniczkę to będę mogła tu wsadzić. Lobelia. No, może się tutaj roz, tylko nie wiem, gdzie ją wsadzę. Żeby ona mi się tutaj ładnie roztegowała. Może tu? Oczywiście bez doniczki, nie? A może da się ją, wiecie, tak rządkiem dać. No od środka, od zewnątrz nie, bo by tamte ją zagłuszyłyby ją. Na razie ją tutaj dam i dzisiaj koniecznie, zanim pójdę na działkę. O, tutaj też jeszcze są ładne, widzicie? A skąd mi się to wzięło? Ej! Przecież to jest winobluszcz. Skąd on się wziął? Ja musiałam z tymi wziąć winobluszcz. No tak. Wziąłem i on mi zarośnie. I będzie tak, że mi tu będzie winobluszcz rósł na balkonie. No, muszę te pelargonie już dać do dużych doniczek. Tą i tamtą, ale to zdziwiło mnie. A tu jakiegoś nie. No patrzcie, ten winobluszcz to mnie prześladuje. Miałam kiedyś właśnie na balkonie winobluszcz. I miałam piękny balkon, każdy by podziwiał z daleka, na trzecim piętrze. Mi tak zarastało, że miałam tu po bokach balkonu i on mi tak zarastał do góry, do góry, do góry i tak. I tu mi robił taką ścianę, ale taką, wiecie, krótką, nie? I pięknie to wyglądało, bo najpierw to było zielone, wiadomo, a jak pod jesień to się robiło czerwone, się przebarwiało, no pięknie wyglądało. Także nie miałabym nic przeciwko, tylko że tym razem to on tam na dole jest. O, tu widzę, tutaj jest, z tego wyrasta. Z tego, a ten listek będzie, ten się ukorzenił normalnie. No, i no to najwyżej nie będę miała problemu tutaj. Tu nie będę kwiatków dawała, tylko tu będę miała winobluszcz na tym. Naturalny, a nie taki sztuczny, jak niektórzy kupują na siateczce kawałki plastiku. Dobra, idę potem moją kawę, ona będzie zimna. Ten kwiatek też się troszeczkę, no, doszedł do siebie, bo był w bardzo złym stanie. Nie wiem, czy większe doniczki dać,
Tylko że ja już nie mam tu gdzie stawiać. Już i tak jeden kwiat wyrzuciłam. Który był w tej donicy. Dostałam od hortensji, ale to był taki kwiatek, który ona do wyrzucenia. Ona go opitoliła, on był bardzo już gęsty, go poobcinała, a potem stwierdziła, że i tak go wyrzuci. To był taki ten, nie z jego kaktus, tylko ten drugi. Z takich kaktusowatych. I ja go wzięłam, przez zimę go miałam i on tylko wypuszczał takie cieniutkie bace, zamiast szerokie takie, wiecie, to takie cieniutkie. Ja mam taki jeden tutaj w domu, zaraz wam pokażę. O, o ten chodzi, tylko że to jest mój, a od niej były, się robiły same takie, jak ten jest, takie cieniutkie. No, o, ten też mi tu wypuszcza takie cieniutkie i to mnie denerwuje. One mają być takie fajne, bo na takich potem kwitnie. Mi to nie zakwitnie raczej, bo on tu ma za ciepło, ale no, także tutaj ta, co też dostałem od hortensji, była taka duża ta juka, a teraz tamtą wyrwałam, narobiłam sadzonek i tutaj mam, mi się tylko trzy przyjęły. No i na razie tu rosną. Także na razie jest. Tu widzę nowy listek. O, taki fajny zielony. Kwiatka na razie nie widzę. U Wiki już zakwitło, a u mnie nie. I o dziwo, ona mniej się stara, mniej podlewa. No widocznie on tak może lubi. Chociaż ja tego też nie, staram się nie przelewać, bo on ma te grube liście, czyli on tam i tak jeszcze magazynuje chyba troszeczkę tych, no wiecie czego, wody, nie? A tutaj mi zaczyna kwitnąć ten skrzydło kwiat, tylko on mi się tak jakoś kładzie. Mam tutaj taki patyk, ale on nie trzyma go. No. No i wracamy na balkon. Biorę moją kawę. Tam już sąsiadki wieszają pranie. Ja dzisiaj nie mam prania do powieszenia. O, mam nadzieję, że ten też się dojdzie do siebie. To cichutko wygląda, bo on przez jakiś czas stał we wodzie, a ja nie zauważyłam, bo tam on stał tam na tych obok, tak jak jest jeden, to z drugiej strony, jak z góry przelewało wodę, to do niego leciała ta woda. No. Pelargonki na razie tutaj stoją w miejscu, tak mi się wydaje chyba, że wy widzicie, jak one rosną. Pomidor już mam taki duży i już są pomidorki. No. Mam takie troszkę, jak się to mówi, warzywnik. Właściwie to zielnik. Tylko tu mi strasznie chodzi dużo mrówek. Strasznie. Te wszystkie z dworu mi wlazły tu chyba. No i patrzcie, jak mam tutaj pojedzone te liście sałaty. Najwięcej po tej sałacie chodzą, będę musiała je... O, i nawet tutaj szkodzą tej sałatce. A tu mam tą sałatkę. Czekam, aż ona troszkę urośnie, bo ma takie malutkie listki. Właściwie jak ona smakuje, bo jeszcze nie próbowałam. Dobra. No. To mam też lubczyk i drugi ten nogi. Ale też widzę, że mi te mrówki chodzą. Musiałabym kupić na preparat na te mrówki w końcu i posypać. No. No tą donicę będę chciała wziąć do domu. Tylko, że będę musiała to przesadzić do innej donicy, bo to jest we wiaderku. Widzę, że mi się też ten biały kwiatek, chyba to bakopa jest, to co? Tutaj. Widzicie? Tu jest jej pełno. Ona się musiała tu posiać w tej doniczce i teraz wychodzi. Bo ja pamiętam, chyba w jednym roku miałam tą bakopę. No, ale to mnie zadziwia. Tu mam listek, tu mam. No. A jeszcze te patyki, jak wsadzałam, to mi też, bo to z jabłonki,
to one też liście puściły, nawet zakwitły niektóre, no ale wiadomo, potem to padło. Zrobiłam sobie ogrodzenie i będzie, no będzie fajnie. Zobaczymy, jak to przeżyje przez zimę. No, także tyle na razie. Co do planów na dzisiaj, to zobaczymy. Dlatego, że czekajcie, napiję się kawki. Mam tam schab, muszę go pokroić na kawałki, na plastry. Zostawię tutaj Zbyszkowi. Nie wiem, czy wezmę ze sobą tamten schab, czy nie. Zastanawiam się właśnie, czy sobie wziąć na ogródek, czy po prostu potem w domu zjeść, ale potem to ja dosyć późno jem. Troszkę za późno, jak na te okno żywieniowe. No. Bo w sumie dzisiaj nic takiego tu w domu nie będę robiła, tylko z tym obiadem przygotuję Zbyszkowi. No te dwie pelargonie przesadzę do większych doniczek, żeby mi one nie... zaś nie przerastały korzonkami na dół, bo potem będzie problem, nie? No, zaś potem się je uszkodzi bardzo. Także tak. To ja na razie będę kończyła. Prawdopodobnie zobaczymy się na działce jeszcze dzisiaj. Mam zamiar tam oczywiście iść. Teraz jest tak pochmurno, ale potem będzie ładnie. Ma być ładnie słonecznie, ciepło, a jutro już bardzo upalnie. Dzisiaj ma być u nas 26 stopni. No, także ja będę dalej odpoczywać. Nie, że odpoczywam w ten sposób, że później wstaję, bo Wiki nie ma, nie muszę jej wozić, to mam wakacje, nie? No, tylko że dzisiaj znowu wstałam, w sumie to z łóżka wstałam późno, ale wcześniej się obudziłam. Obudziłam się najpierw o 4:00, to poszłam zobaczyć wschód słońca, to gdzieś tam między blokami widziałam z drugiej strony, że tam coś będzie wschodziło, bo to jeszcze troszeczkę czasu było, to już był świt, świtało, ale jeszcze nie było, jeszcze nie było, nie pokazało się słoneczko. No to poszłam do łóżka. Później się obudziłam, zawsze się przebudzę, jak Zbyszek się tam szykuje, bo wiecie, on kaszle i tak dalej. Jego budzik czasami słyszę, to się tylko przebudzę. No a później mój budzik budził 5:15. No to byłam zdziwiona, co się dzieje, że ktoś dzwoni, ale go wyłączyłam. No i tak sobie pospałam, to było, nie wiem, 7:30 się obudziłam, tak. 7:30. Ale tak już chciałam wstawać, to kluska do mnie przyszła i pod kołdrę mi weszła. No to ją troszeczkę tam poniańczyłam, poprzytulałam, no i mi się kimło znowu, nie? No i to tak było. Ale też długo mi się nie kimało, do po 8:00 wstałam. No i tak, i jestem. I nie mówię to, bo niektórzy mi potem piszą, a po co ty się tłumaczysz? A to nie jest tłumaczenie, tylko wam opowiadam. Opowiadam wam o moim dniu. No, tutaj znowu mi zakwitła ta pelargonia różowa. O, to jest tylko jedna taka była. Z tych grubszych. O, z takim kwiatem. Także te są takie cienkie, te kwiatki, takie jak te na dole, a tu jest ta bardziej pełna. Jedną tylko taką dostałam. No, także cieszę się, tutaj też sukcesywnie obrywam te przekwitnięte. No i jest, i się cieszę, że mam kwiatki na balkonie. Mam tutaj taki mini ogródek. Tu mam mini ogródek, na ogródku mam nie tylko mini ogródek, no i jestem zadowolona, no. No i czas na kartkę z kalendarza na 27 czerwca, jest to czwartek, 179 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Maria, Władysław oraz Bogodar, Bogudar, Benwentur, Bożdar, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław i Włodzisława i wszystkim solenizantom imieninowym, urodzinowym, jak i rocznicowym składam najserdeczniejsze życzenia. A nietypowe święta to... zaraz wam powiem... Międzynarodowy Dzień Mikro...
małych i średnich przedsiębiorstw. Przysłowie: czerwiec grudniową pogodę głosi, lipiec dla stycznia wróżbę przynosi. Słońce w znaku raka, świt o 3.25, wschód 4.15, zachód 21.03 i zmierzch 21.52. Księżyc w znaku ryb i zachodzi o 10.49, a wschodzi o 16 minut po północy. Cytat dnia: dzień z nocy wstaje jak prorok i świata oblicze zmienia. I to powiedział Leon Kruczkowski. A jeśli chodzi o kartkę z kalendarza księżycowego, biodynamiczną, no to mamy korzystny czas na koszenie trawy, na podlewanie roślin pokojowych i balkonowych, a niekorzystny okres zbiorów, zebrane w tym czasie owoce będą się źle przechowywać. Jeszcze kartka z kalendarza zdrowie i uroda, co tutaj mamy? O, ogólnie korzystny czas na operacje i zabiegi medyczne, niekorzystny czas na ścinanie i mycie włosów, pielęgnacja i skóry i depilacja, dobra pora na zabiegi kosmetyczne i dobry czas na skuteczne odchudzanie i oczyszczanie. No i to wszystko w dzisiejszych kartkach z kalendarza. Zapraszam na dalszą część vlogusia. No i jestem na działce, jak widzicie. Przyjechałam niedawno, ale już sobie kawkę zrobiłam. No i tak sobie tutaj patrzę, jak mi to rośnie. I zadowolenie jest. Zaraz zobaczymy z drugiej strony. Marchewka sobie rośnie. W moim warzywniku tak wygląda. Chyba sobie dzisiaj wezmę tę bocinkę, tutaj przerzedzę, bo jest troszeczkę za dużo tutaj. I sobie wezmę do domu na zupę. Ogóreczki idą do góry na razie. Na razie jeszcze tam nie widać, żeby ogóreczki rosły. Przynajmniej nie takie, żeby były już do zrywania, no ale nadzieja jest, nie? No tutaj będę musiała znowu, o, bo one się tutaj, widzicie co? Chyba będę musiała następne piętro sznurka dać. Chyba gęściej ten sznurek będę dawała, żeby można było przeplatać. I to chyba dzisiaj zrobię. To będzie jedyne, co dzisiaj będę tutaj robiła na działce. Tu mam strasznie pożarte, chyba przez ślimaki. Albo coś innego, nie wiem, co to tak żre liście. Ale liście dorodne, no nie? No jest na moją wysokość. Także, no troszeczkę niższe. Fajny tutaj motylek lata, ale nie wiem, czy go będzie widać. Już poleciał. Taki jak ten paść królowej, zdaje się, nie? No, tutaj mi pomidorki te maleńkie, co były, już do góry rosną. Patrzę tylko, kiedy będą miały na kwiat. Będę musiała tu jakieś tyczki im dać. No. Tutaj się zawiązują owocki. Także tutaj na dworze to nie trzeba nic zrobić, bo to wiadomo, że zapylają różne zapylacze. Muszki i pszczółki i różne inne bączki. No. No i idziemy dalej. Jestem dzisiaj z Klusią tutaj, ale muszę na nią bardzo uważać, bo ona coś ostatnio dziwne kubki ma. O. Nie wiem dlaczego. Także zobaczymy, czy mam nadzieję, że tutaj nic nie zje, wiecie, że ktoś coś podrzuci, czy coś. Już tak patrzałam w okolicach bramki, czy tam czegoś nie ma. No na razie to tam nie widać nic takiego, co by było takie... No, żeby, no coś, co by mogła zjeść, o. No, nie umiem się czasami wygadać. Idziemy dalej. Tu mam przygotowane jedno stanowisko do siedzenia. No tam, na tamtym ogródku też jest, ale tam nie dałam sobie żadnego do siedzenia nic na razie. To znaczy się o busiku nic takiego. Chociaż może jak potem będzie tam cień, to może sobie tam usiądę. We folii mamy coraz bardziej czerwieniejące pomidory, a już mówiłam, że te będą pierwsze, ale przecież pierwsze już zjadłam.
a trzy w domu są, które spadły i dwie z nich już tak się czerwienią powoli. To już będą do zjedzenia też, jeszcze troszkę, nie? No, także jakoś tu wygląda. Wczoraj było tak dosyć podlane, ale tylko pod krzaki lałam. Tu mam drugie miejsce do siedzenia. Tu będę chciała dzisiaj podlać wieczorem z węża albo z konewki, zobaczę. Konewka troszkę ciężka jest, ale wtedy konewką się podlewa tylko to, co się chce podlać, nie? I te fasy tak nie rosną. Tutaj miałam dalię, ale mi coś ją tak uszkodziło. To jest taka pogryziona, chyba ślimak wlazł do góry i ją przeżarł. No i nie wiem, czy ona przeżyje, czy nie. Tu kawałek sosny spadł, kory sosny, ale ona strzyniła się taka. To z tamtej chyba. Z takiej wysokości, bo moja takiej nie ma. No, moja jeszcze, przynajmniej jeszcze na razie takiej nie ma. A tamta ma takie płaty, to może spadło jak wiatr po prostu. Ja tu co chwilę szyszki zbieram. Tam jeszcze są szyszki, ale już nie mam siły się tak schylać, bo te spodnie mam niewygodne. One są fajne, ale mi zjeżdżają. Muszę, jak mówię do Was, to muszę się pokazać. Tu mnie to denerwuje. Nie lubię, jak mi stanik wyłazi. I większość tych bluzek, które dostałam, one są cudowne, piękne, są, bardzo mi się podobają, ale mi wyłazi stanik. I mnie to wkurza. A mam tylko białe, musiałabym się zaopatrzyć w kolorowe, wtedy to nie byłoby takie denerwujące, nie? Już powiedziałam, w jaki bym sobie musiała kupić. Czarny, brązowy, nie wiem, zielony, granatowy, różne, i wtedy mogę chodzić w takich, no i rudy przede wszystkim. Bo mam fajne bluzeczki, takie rude, właśnie na ramionkach tylko takich, ale mi ten stanik wyłazi, nie tylko pasek, ale też i pod pachą czasami. No ale to nie o tym miałam mówić. Coś miałam mówić o szyszkach. Klusia, co tam robisz? No, zostaw. Zbierałam troszkę szyszek. To teraz tutaj pozbierałam dzisiaj i ciągle jeszcze spadają, a mam taki koszyk szyszek już tam schowany pod dachem, także będę mogła sobie w tym roku, sobie na pewno zrobię wianek, nie wiem, czy na drzwi, czy gdzieś, ale cały z szyszek. Może na drzwi na zewnątrz, nie wiem, zobaczę, ale będę mogła sobie kleić szyszek do woli. Tutaj jeszcze jako tako żyją te bratusie. No a tak się tutaj troszkę wygoliłam ostatnio, bo tu już nie szło przechodzić. No, a ja lubię widzieć, gdzie depczę, żeby tam coś pod czymś nie było i mnie nie zeżarło. Znaczy, całe by mnie nie wciągło, ale wiecie. No, tak wygląda ta grządka, którą wczoraj robiłam. Podlałam, no to czym podlałam, to dopiero będzie efekt po 2-3 dniach. Prawdopodobnie, to zobaczymy. No. Tutaj ta piwonia, nie piwonia, ta róża tak pięknie rozkwita. Będę musiała te płatki dzisiaj obrać, zanim spadną na ziemię, a te zostawić. Nie będę jej ścinała. Ona jest pięknie pachnąca. No tutaj będę musiała, zresztą ta róża choruje. Liście wszystkie, tą czarną plamistość i zakwitła i chyba w tym roku już nie będzie kwitła. Nie wiem, zetnę ją krócej i zobaczymy, może coś odbije jeszcze. Ta tak samo, ta różowa. Będę tak musiała też tak zrobić. Kiedyś pryskałam tam i właśnie się zaraziła tą plamistością, a ona jest, te są takie ładne. To od tamtych. Tamtym w zeszłym roku miałam taką plamistość, a teraz odpukać na razie jest ok. Także zobaczymy. No ta strasznie ma tutaj dużo tych plam. Widzicie, tak mniej, chociaż też miewa, ale mniej. Ta różowa ma więcej, ona też jest tak pięknie pachnąca. No, wziąłem ci sekator jeden, bo mam 3 sekatory, ale nie umiem ich znaleźć. Mam jeden poziom w samochodzie, ten najbardziej tępy. No, ale to wzięłam go, no bo co? Dalie już tak wyglądają. Tu chyba już coś się na kwiatek szykuje, no. Dobra, pójdziemy sobie usiąść na kawkę. Bo ileż można oprowadzać po ogródku, chociaż ogródek zmienia się z dnia na dzień, bo coś urośnie, coś przekwitnie, coś zakwitnie.
I tak, tutaj są różowe róże. Tutaj jest taka... Nie, te są fioletowe. Te fioletowe, tu jest różowa taka, jasny róż. Jak to mówią, majtkowy, ale mi się taki podoba. A tu mam białą, drobną różyczkę. No i ciekawa jestem, jak ta będzie rosła. Co dostałam od Kamila. Na razie to ona jest na etapie rośnięcia. A tutaj zaś będę musiała to powycinać, bo mi tu coś rośnie, co nie powinno. Będzie zagłuszało. No, asparagus też się jeszcze uchował. Kiedyś miałam dużo tego asparagusu tutaj. Te różyczki z tej strony lepiej wyglądają. Zaraz Wam zrobię zbliżenie. One się w stronę słońca bardziej tak, wiecie, odchylają, a nie w moją stronę, nie? Żebym ja je mogła podziwiać. Zresztą te wszystkie tak samo. W tamtą stronę, także sąsiadka widzi, jak ładnie kwitną. A tu, jak ładnie włazi wszystko na drzewo. Ja już nie mam siły do tego druszcza. Naprawdę. Ile razy ja już tam ścinałam, a to zawsze coś tam wlezie. Ale ta gałąź, która tak odstaje, ta gałąź sosny, w przyszłym roku będzie ścięta. Bo Zbyszek nie chciał za bardzo w tym roku ją tak obcinać. Ale ta będzie ścięta i jeszcze coś będzie ścięte. Tam się u góry fajnie zagęszcza, także tu będzie te boczne niektóre w przyszłym roku zetnie po prostu. No, w słoneczku tak wygląda, bo ja często Wam pokazuję już ogródek, jak już słońca nie ma. Malinki są pyszne, już byłam dzisiaj troszeczkę pojeść. Zaraz pójdziemy tam bliżej. Te boróweczki już też zaczynają tutaj dochodzić. A tutaj malinki już poobjadałam. Te czarne są... Dobra, to nie jest jeżyna, to jest malina czarna. Pyszna. I to jest ale inny smak maliny. To nie jest taki malinowy jak czerwone malinki. Ale też jest bardzo dobre. W tym roku też jeszcze nic z tych malin nie będę robiła. Bo to jeszcze za mało. Żeby one miały wielkość normalnej maliny, to by mogła coś... To by było tego dużo. Ale nie ma. Ale myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Wtedy będę mogła pomyśleć o jakimś zamrożeniu, czy nie wiem, soki jakieś. Coś robić. A teraz podjadam. A tu mam miętę. Lubię ten zapach. No. Tutaj miałam... Oj, tu sucho jest. Tu miałam dalię, ale to jest tutaj. Taka mała, ale jest. I tu jest inny rodzaj mięty. No. No to jak już tu weszłam, to już pójdziemy. Tutaj ta różyczka. Ciągle nie mam do tego, żeby to zciąć, żeby mi to nie zagłuszało. Tutaj też jest jeszcze róża. I to mi troszkę zagłusza ją. Tam ją będziecie widzieć. Ja ścięłam ją i... A tu są moje te... Ale wiecie co? Te fioletki, one troszkę pachną, jak są w takiej... Jak ich jest tak dużo. No i tutaj też kwiatuszki, które posadziłam, posiałam. Cynia już będzie niedługo kwitła. No fajnie, cieszę się. Tutaj też. A ona tam włazi. Włazi po tych wszystkich tych... No wiecie, chaboziach, a potem wszystko ma w tych włoskach. Co ty tam próbujesz jeść? Tam nic nie ma. Co ty tam robisz? No? To jest... A znowu mi na balkonie zrobiła szkodę dzisiaj. Zaraz Wam powiem. No, już się tutaj usadowiłam. Tu jest teraz ciężko się usadowić, bo tutaj ta sosna... Strasznie te korzenie już tak wychodzą na wierzch. I taka siatka tych korzeni tu jest i ciężko tu jest sobie z krzesełkiem usiąść. No, jak one idą tu, to podejrzewam, że tam też i dlatego tam za głęboko żadne rośliny nie mogą być, bo nie będą miały po prostu składników, nie? Odżywczych. No i będzie wodę ściągać. Tak ściąga tam wodę pewnie. No, ale miałam Wam powiedzieć, co Klusia zrobiła tu, zaś to wyłazi. Ja sobie dzisiaj zrobiłam porządek na balkonie znowu. Porządek w sensie w roślinach.
przesadziłam. Przesadziłam te dwie pelargonie, które mówiłam. Jak będę dzisiaj albo jutro wam pokażę, bo miałam to zrobić, ale zapomniałam. Bo wiecie, tak się wybieram od rana na działkę, ale ciągle w domu coś jest do roboty i potem się robi późno, jak wyjeżdżam na ogródek. No, ale do brzegu. Te dwie pelargonie tam przesadziłam do dużych doniczek, do większych. Wyplewiłam sobie w tych bratkach na dole, posiałam tam sobie te jeszcze resztę tych cyni i astrów, które miałam tutaj, bo sobie myślę, na przyszły rok nie wiadomo, czy one mi wyrosną, to se tam posiałam je. I miałam koper, a pod tym stolikiem, czasami pokazuję wam klusie, tam widać tą doniczkę, nie? No i tam jest czysta ziemia. Więc tam sobie koprów siałam. Sobie myślę, niech sobie tam rośnie. No i zapomniałam, że ona tak kopie wszędzie. I ja sobie poszłam, coś robiłam, przychodzę na balkon, dziura wykopana i nie wiem, jak ten koperek będzie rósł, no bo to starałam się trochę to tam wrzucić, ale nie wiem, jak on to urośnie. No i będę musiała dzisiaj znowu jakieś patyki wziąć i zrobić ogrodzenie na tej skrzynce. Zastanawiam się, czy nie wziąć więcej, nie zrobić dwóch tych skrzynek tam, żeby sobie stały i zrobić im ogrodzenie, płotki, bo może sobie tam koperek dam, bo sobie myślałam, tutaj dam koperek, to mi zaraz ślimaki zeżrą. We folii nie chcę dawać, zawsze dawałam we folii, ale tam też jest za ciepło potem na ten koperek, a poza tym mówią, żeby między pomidorami za dużo nie rosło, bo potem jest wilgoć i te choroby przychodzą. No to chcę w tym roku zobaczyć tak, żeby tam nic nie rosło. No na razie są te sałaty, ale już też będą niedługo wyciągane, nie? No, a tam w tych skrzyniach też mi się już te ślimaki tak rozpleniły, że jak posieję nowy koperek, nie bardzo nawet jest gdzie tam posiać ten koperek, więc sobie pomyślałam, posieję go sobie na balkonie. I dałam do tej jednej skrzynki, tej zielonej po kwiatkach, no i jak nie zapomnę, natnę jakichś patyków. Muszę mieć sztywne tak do włożenia, przynajmniej 6 albo więcej, bo muszę też i z boku zrobić, patrzcie, mi to wkurza, jak tu, ten to tu braknie. Muszę z boku też zrobić ogrodzenie, bo ona mi z boku będzie właziła i będzie wykopywała wszystko. To taki jest mały ogrodnik. No. I coś tak, tylko nie mogę wziąć tego winobluszczu, bo jeszcze on mi się znowu tam ukorzeni, tak jak tamten. Chociaż nie wiem, co wezmę, no. Praktycznie nie ma co tak wziąć. Zobaczę. Coś będę musiała tam naciąć, coś tam będę musiała dać. No bo tak inaczej to tam jest bez sensu coś siać i to wszystko jest ciągle będzie ciągle na tym, na balkonie, nie? Będę miała ziemię wiecznie na balkonie. No. Co tam znowu niuchasz? Co tam jest? To jest mały niuchacz pospolity. I tak wam powiem, tak jak wcześniej mówiłam, kawkę sobie zrobiłam. Co się napiję, jak już mam tą kawkę, nie? No. Powiem wam, że na razie jestem na etapie rano odsypiania. No ale to długo nie potrwa, bo na przyszły tydzień to już będę znowu wcześniej wstawała. No ale sobie myślę, może jutro jednak wstanę, tak jak się obudzę, to wstanę wcześniej. Nie będę się z powrotem kładła, żeby jednak wcześniej przyjść na działkę. To znaczy się najpierw będę musiała w domu znowu przygotować obiad Zbyszkowi, dopiero potem na działkę przyjść, nie? No, ja będę musiała skoczyć do sklepu jutro po ziemniaki rano, bo już dzisiaj resztę mu tam do skrobania zrobiłam, to ziemniaki będę jutro musiała kupić, no i jakieś jajka, bo tak reszta jest. Nie patrzyłam, ile chleba jest, ale chyba jest chleb, bo ja kupiłam, miałam popatrzeć dzisiaj za chlebem, ale Zbyszek nie je kolacji, no bo późno ten obiad jest, chociaż teraz ma na rano, to on przychodzi, to obiad zje, nie wiem, najwyżej mi zadzwoni, że mam po drodze iść po chleb. No, w każdym razie jajka i ziemniaki muszę jutro kupić, żeby było na następne dni. No i to bym chciała wcześniej, no i bułkę tartą do kotletów.
to chciała wcześniej rano skoczyć, bo jutro ma być jeszcze cieplej. I bym chciała tak zrobić, żeby jednak jeszcze prędzej tutaj przyjść. I tutaj sobie siedzieć potem. Może udałoby mi się rano coś jeszcze podlać, chociaż wątpię, bo to może tak od rana już bardzo grzać. Zobaczymy. No ale o co mi chodzi? Bo ja chcę po prostu mieć taki czas, tak jak wam mówiłam, żeby sobie pomyśleć czasami troszeczkę też i nad sobą, bo ja tak no, nie będę nic robiła, będę odpoczywała, ale w sumie no nie da się. Nie da się w domu nic nie robić i nie da się na ogródku nic nie robić. Bo zawsze coś jest, niby nic takiego nie ma do roboty, ale człowiek zawsze znajdzie, o to trzeba zrobić, to trzeba ściąć, tamto trzeba zrobić, tu trzeba poplewić. Chociaż ja się teraz staram nie plewić tak za mocno, nie zabijam się, ale tam w tych kwiatach musiałam wczoraj zrobić, bo one mi bardzo zagłuszały te kwiatki, właśnie te chwasty. A to były takie, i tak jak starałam się, wiecie, wyrywać z korzeniami, korzenie wyrywać, ale one i tak taką siatkę robią. To nie był pesz, ale coś podobnego. Także, no zobaczymy. Chyba mnie coś w kolano ugryzło, bo mnie tak mocno swędzi. A ja jestem taka uczulona, jak mnie coś ugryzie, to potem jest tragedia. No i nie da się tak, żeby nic nie robić. A chciałabym naprawdę się tak wyciszyć troszeczkę, bo powiem wam, no nie odpowiadam wam na komentarze. Nie mam też kiedy. Nie lubię z komórki tutaj na ogródku, dlatego że źle widzę. Gdy tam coś pisać, to już całkiem, a ten słownik potem wariuje. To ja już wolę pisać na tak. A poza tym znowu mam mało tych, wiecie, no tego internetu mam mało znowu. Muszę to jakoś zmienić, bo przecież nic. Co miałam, tą nawigację miałam, jak jechałam tam i z powrotem, i to miałam nawigację, no to mi ciągło internet. No i już prawie nie mam internetu znowu. Tak, żeby poza domem coś robić, nie? No. Także staram się tak. Jestem troszeczkę w gorszej formie, ja wam powiem. Jak się przyznam, nie jest tak, że mi się tak wszystko chce, tak fajnie i tak w ogóle. Muszę troszeczkę sobie niektóre rzeczy przemyśleć. I to nie jest związane z tym, że Wiki wyjechała. Kluśka. Bo dzięki temu, że wyjechała, to mam więcej czasu troszeczkę. Bo ja już mówiłam, to nie jest dziecko do niańczenia. No ale jednak woziłam ją, nie? I będę dalej to robiła. No. Mam więcej czasu przez to. No nie muszę się martwić, co ona zje na obiad. Zbyszkowi tam przygotowałam, to zjem. W sumie jakbym to przygotowała to samo, to Wiki by też to zjadło. No ale też nie zawsze tak jest. Nie zawsze ona chce to mięso jeść. A jednak Zbyszek jak z pracy, to on jednak lubi sobie mięsko zjeść, nie? No. A teraz w ogóle już w tym słońcu tam robi to. No. I tak. I tak sobie chcę sobie tutaj posiedzieć, tak się zresetować. O, dobre słowo, zresetować. Bo kiedyś ja bardzo lubiłam przebywać sama ze sobą, ze swoimi myślami. Lubiłam po prostu przemyśleć różne rzeczy na różne sposoby. Sobie coś zaplanować w tym sensie, co będę robiła, a nie tak z dnia na dzień, jak coś tam będę robiła. A może tam tak jakieś chodzi. No. A ostatnio mi tego brakuje, bo ostatnio byłam ciągle w biegu, żyłam w biegu, tu oprócz tego jeszcze i filmowanie. I ja tutaj nie mówię, nie robię wam łaski, że filmuję, bo robię to też dla siebie. Nikogo nie ma, Plusia. Robię to też dla siebie filmy, bo już się tak wkręciłam w to, że chociaż czasami tematów nie ma, ale czuję potrzebę nagrywania. Nie wiem, czy to jakiś narcyzm jest, nie wiem. Być może. No, ale poza tym też będzie pamiątka. Mam nadzieję, jak mnie kiedyś braknie. Mam nadzieję, że nie tak prędko. No to jednak dzieci, wnuki, to tam coś będą mieli, babcie, jak tam gada. O ile ten kanał będzie mógł dalej być, nie? No. O ile jeszcze będzie internet. Nie internet, tylko YouTube. Zobaczymy, jak to będzie. Co chcesz do góry, no to chodź.
Opsio. No. Tak. Nie widzicie jej tutaj. O, tutaj mamy pieślikę. Nie zdejmuję jej tej obruszki na ogródku, bo kiedyś jej zdejmowałam, ale teraz jak ona by mi gdzieś, nie daj Boże, przeszła, chociaż już mam zabezpieczone, ale może coś znaleźć, jakieś miejsce, to mi jest łatwiej przez płot ją wziąć za tą smycz, a przecież nie będę ją za włoski targała, nie? No, szprot mały. To jest mały taki uparciuch. Mhm. No. Ona nie chce iść, jechać autem, ona chce iść na spacer. Jak już siedzi w aucie, to lubi, tylko zaprze się, nie pójdzie do auta. Położy się, nie pójdzie. Tak, tak, charakterek to ma. No, a wracając do tematu, to po prostu muszę sobie parę rzeczy przemyśleć, tak się uspokoić, wyciszyć wszystko i potem z nowymi siłami dalej w żyćko iść, jak to mówią. No. Także mam nadzieję, że ten czas teraz, właśnie lata i to, że jest upał i nie mogę nic robić, bo jest za ciepło, żeby w słońcu coś robić, a w cieniu też człowiek się poci, więc mam takie usprawiedliwienie i może będę mogła sobie poczytać. To znaczy się zaraz to zrobię. Idę sobie, ale tam poczytać, bo tam mi się na ławeczce lepiej usiądzie, żeby czytać nad stołem, bo ten stół, na stół się tutaj bardzo chybocy. Tu jest ten stół dobry tak do przemyśleń. O, patrzę sobie na las, bo tam widzę las. Mogę patrzeć na moje kwiatki. To tak do przemyśleń, a tam do czytania będzie. No, także tyle na razie. Pewnie później się jeszcze odezwę na zakończenie. Jak już zanim pójdę do domu, to może się jeszcze tutaj odezwę, bo chciałabym tutaj z działki, dlatego że tutaj jednak jest o wiele ciszej niż na tym balkonie. No i jest jaśniej niż na tym balkonie, nie? Bo ostatnio na balkonie, jak się nagrywam, to już potem naprawdę coraz ciemniej się robi. No, ale jak będę miała jeszcze coś, jakieś przemyślenia, to tutaj się jeszcze odezwę później. No wiecie, są takie vlogi, że się coś dużo pokazuje, są takie, co się dużo gada, różnie jest, nie? Jakby było za dużo gadanych, też by było za nudno, ale mam nadzieję, że to wytrzymacie. No, to by było na razie. Teraz sobie popiję kawkę. Jeszcze tam mam wodę mineralną, zimną, to się też napiję i posiedzę sobie troszeczkę. Jestem najedzona, także jeść mi się nie chce, nic tutaj nie będę jadła, tylko będę piła. Kawa suszy troszkę, ale też żeby mi się spać nie chciało, nie? No, a poza tym ja po dłuższym czasie znowu, jak to powiedzieć, nie odeszłam od keto, tylko tak za dużo sobie pozwalałam. Za dużo sobie pozwalałam i bułeczka wpadła, i bułeczka wpadła, i ziemniaczki wpadły, i makaron wpadł, i ciasteczko wpadło, tym bardziej, że byłam i na wyjeździe, i to to tam też nie odmawiałam, przecież nie będą specjalnie dla mnie coś tam robić. I to jakoś tak mi to... Teraz ciężko mi jest znowu wrócić, no ale staram się. Staram się znowu bez cukru jak najbardziej, ale... No, jeszcze mam wpadki. W niedzielę znowu była wpadka, bo mieliśmy pączka tutaj. No i to tak jest, nie? Ale dzisiaj jest drugi dzień, co nie mam nic takiego tutaj do jedzenia, także mam nadzieję, że powoli, oj, poruszaliście się, powoli jakoś znowu wejdę na to, bo zauważyłam, że znowu bardziej senna w ciągu dnia się robiłam i tak nie za dobrze się czułam, właśnie jak tak, chociaż też, wiecie, to nie było tak, że jadłam na potęgę wszystkie ciastka i wszystko, ale więcej sobie pozwalałam niż jak wcześniej. No i jednak to się odczuwa. Jednak to się odczuwa, na oponce też odczułam. Także wiecie, no, trzeba wracać, bo być może pojedziemy nad morze, to jakoś muszę w tym stroju wyglądać, nie? Wyglądać jak wyglądać, muszę się po prostu w nim dobrze czuć, bo ludzie różnie wyglądają i nie oceniam, jak ktoś inny wygląda. I też nie chcę, żeby oceniali, jak ja wyglądam, ale wiadomo, że są tacy ludzie, którzy oceniają mnie. To jest normalne. Dobra, bo już się znowu rozgadałam.
Lucia, chodź. No chodź. Co, nie umiesz tu wejść? No, no chodź. Chodź, 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 no. No. Teraz możesz się położyć. Sobie leżeć. Tak. No połóż się spokojnie. Pokażę wam, jaki mam tutaj widok z mojego nowego miejsca. Tutaj oczywiście mam malinki i czarną porzeczkę, gorzką czekoladę z orzechami, kawa, woda z miętą. To jest takie połączenie wszystkiego, że hej. Ale co innego wam chciałam pokazać. O. Tak sobie tutaj, jak to sobie tak siedzę. Teraz mi tu już zaczęło bardziej słońce świecić, bo przedtem miałam głowę całą w cieniu. Tylko tak, wiecie, między gałęziami, ale słońce schodzi niżej i już jest teraz pod tą sosną. I taki widoczek tutaj mam. Się rozpościerę. Gdzie nie popatrzę, to zielono. I kolorowo. I pachnie mi tutaj z tych róż. Za jakiś czas mi tak zawiewa takim zapaszkiem różanym. I tak tu sobie siedzę. Leżę, właściwie leżę, siedzę. Wyciągnąłem sobie ten mój leżak taki. I bo jak sobie czytam, no teraz to mam taką brodę drugą, nie? Ale jak sobie czytam, to głowa jest oparta, nie muszę jej tak trzymać, wiecie, tylko jest oparta. No chyba, że zachcę się inaczej czytać w innej pozycji, to wtedy sobie pójdę tam na stół. No i normalnie będę siedzieć i normalnie czytać na stole. No ale na razie tak mi jest dobrze. Tutaj mam wszystko, co potrzeba. Także wygląda, jakbym w łóżku leżała, kurde. Nie, nie leżę w żadnym łóżku. Tu zaś mi to wyłazi. No, ale tak. O. Tak tu sobie się dzisiaj relaksuję. Ze Zbyszkiem już mówiłam, rozmawiałam, przyjechał już do domu, sobie tam ziemniaki postawił i zje sobie obiad. A ja jak przyjdę, to zjem ten kotlet. Miałam go wziąć ze sobą, ale jakoś tak sobie myślałam, a może nie. Teraz troszkę żałuję, dlatego wziąłam tych się za tę malinę. No, jutro będę sobie musiała jednak wziąć tutaj coś na obiad. I w końcu sobie zrobić tą surówkę z sałaty zielonej. No. To by było na razie tyle. Później się znowu jeszcze odezwę. No i już będę się zbierała do domu. Tutaj już prawie, że posprzątałam, tylko jeszcze zostawiłam sobie tutaj, bo na chwilę jeszcze usiądę, ale chciałam wam pokazać coś. To znaczy tak, znowu wam czoło pokazałam. Tutaj mam tak, jeden pomidor już wzięłam stąd i trochę chyba będę sobie tutaj sałatę robiła. Ale tutaj powymiatałam sobie, bo sobie tu zgrabiłam to, wiecie, żeby te chwastki, co tam takie małe rosną, no to się wysuszyło i już zgrabiłam. Podlane mam, nie wiem, czy ja wam pokazywałam przedtem te szyszki, chyba pokazywałam. Tam już wam nie będę pokazywała, bo już wam dzisiaj pokazywałam.
Mam tam podlane teraz, borówką dałam nawóz, w końcu się zmobilizowałam i dałam im ten nawóz. Powinny tak od początku, od wiosny dostawać, no ale nie dostawały. Teraz dostały. Ale co wam chciałam pokazać, biorę takie zbiory już do domu. Jeden pomidor już taki czerwony i on jest mięciutki, fajny. Znaczy mięciutki, taki już do jedzenia. Marcheweczka, buraczki, parę takich buraczków, ten jest największy. Szczypiorek, trochę cebulki tu mam. Oczywiście botwinka, seler i koperek. Na razie nie biorę tego magii, bo tu jest mało na ogródku, na balkonie tam mam jeszcze jeden. Inaczej się taki mały, czym się dopiero rozrasta, no ale gałązkę będę mogła stamtąd wziąć. A tu mam płatki róż. No, a teraz na chwilkę jeszcze sobie pójdziemy usiąść. No, jeszcze sobie na chwilę tutaj, to mnie denerwuje, ale to jest przydatne, jak się na wieszaku chce powiesić, żeby nie spadały, żeby te ramionka z wieszaka po prostu nie spadały. Ale tak to wkurza, nie? No. Troszkę sobie posiedziałam dzisiaj, troszeczkę sobie poczytałam. No chodź, chodź. Jak zwykle. Ona musi ze mną cały czas. Zjadłyśmy jedną tą kalarepę na spółkę oczywiście, bo ona strasznie lubi gryźć właśnie ogórek, paprykę i się okazało, że też i tą kalarepę lubi. Także jadłyśmy na spółkę tą kalarepkę, nie Krusia? No, jadłyśmy na spółkę. Chciałam teraz jeszcze iść na spacer z nią tutaj przy lesie, ale zaczęły komary gryźć i chyba się nie odważę iść tutaj na spacer. Chyba jutro, jakbym tak przyjechała wcześniej, a taki mam plan, to muszę tutaj zrobić inaczej, bo mnie to tu wkurza. No, o, zaraz lepiej, nie? Nic mi tutaj nie merda po głowie. To być może pójdziemy sobie nad staw. Przywiozę tutaj, co mam tu przywieźć. I być może się przejdziemy nad staw. Przecież nie muszę cały czas siedzieć na tej działce, nie? Tym bardziej, że jak się już nic takiego nie robi, chociaż wieczorem teraz troszkę porobiłam. Oczywiście trzeba było podlać, bo wszystko suche jak, nie wiem. Oczywiście nie całą działkę podlewałam, ale kwiaty podlałam, te dalie. To tak z konewką sobie tu pochodziłam, a tam w skrzyniach podlałam, bo suche jak pieprz ta ziemia tam. Przy okazji tym młodym pomidorom dałam troszkę jeszcze nawozu z pokrzyw, tym młodym, co jeszcze nie kwitną. Ale też i przy okazji sypnęłam tam popiołu drzewnego. A tym starszym pomidorom też tam dałam popiół, podlewałam, to tam wsiąknie, bo w tym popiele jest i wapno, i potas, i to pomidorom, jak już kwitną, jak już owocują, to jest bardzo potrzebne i być może to uchroni je jak najdłużej przed tą zarazą, zobaczymy. No, na pewno tam mam za gęsto z tymi młodymi pomidorami, z tymi małymi, no ale kurczę, już nie mam gdzie je dać. Nie mam jak gdzie przesadzić teraz. I nie wiem, jest tam troszkę za gęsto, no ale tyle co ich uratowałam, mi się wydawało, a dobra, takie małe, już wam mówiłam, nie będę się powtarzać, a one tak fajnie wyrosły tam właśnie. No. I tak, tam już wszystko posprzątałam, troszkę sobie odpoczęłam. Wieczorem tutaj pobiegałam z konewką, tak tu z konewką, a tam przekładałam wąż do kawałek dalej, nie? Żeby się to podlewało fajnie. Co jeszcze zrobiłam? Róże poobcinałam, część tych róż tam poobcinałam, które były przekwitnięte. No i te borówki podlałam. No, także troszkę posiedziałam nawet troszeczkę na tym słońcu, bo wiatr taki dzisiaj jest. I nie odczuwało się tego, jak na tym słońcu leżałam, tak wiecie, to nie leżałam bezpośrednio tak na słońcu, tylko tak przez chwilę, jak już tak schodziło to słonko, to tak troszeczkę mi tam grzało, to sobie troszeczkę na tym posiedziałam. Mam nadzieję, że to mi też nastrój poprawi, bo tak jak mówiłam ostatnio, trochę coś tam jest nie tego z moim nastrojem, ale mam nadzieję, że to minie, po prostu każdy tak ma, co jakiś czas ma tam jakieś spadek nastroju, nie? No, także plany na jutro mam, ambitne, ale co z nich wyjdzie, to się okaże, dlatego teraz już dzisiaj idę prędzej do domu. Prędzej jest w 7:30. Za chwilę to zbieram i będę już szła.
bo po prostu chcę wcześniej wstać. Jutro nie chcę się kłaść, o, bo ja wstanę wcześniej. Tylko, że ja potem się jeszcze, a to jeszcze położę się. No wiadomo, że o 5 nie będę wstawała, nie? Ale jak mi tak zadzwoni 15 po 6 ten mój budzik, to dobrze by było jednak już nie kłaść się z powrotem. No, także o, tutaj zaraz znowu nazbierałaś różnego czegoś i teraz to na mnie tutaj, no. Chociaż dzisiaj Krusia mniej już po tych chaboziach chodziła, tylko trochę chodziła za mną, żeby patrzeć, co ja robię. No i leżała ze mną. Tam, gdzie ja, tam i Klusia, takie kuchone, to jest moje psisko kuchonie, takie kuchoniutkie, no. Tam, gdzie mamunia, tam i Klunia była, no. I co jeszcze? Aha, patyki nacięłam. To jutro będę robiła przed południem jeszcze na balkonie płotek na mój ten koperek. I od razu zrobię dwa płotki do dwóch tych skrzynek. I będzie tam płotek, no i będzie sobie rósł koperek. Tak, Krusia? A Krusia nie będzie do niego wchodziła. Nie będzie mi tam pieliła. Ona widzi, że ja tutaj pielę, to ona też musi grzebać w tej ziemi. No. Także dziękuję Wam serdecznie za ten czas poświęcony na oglądanie mojego vlogusia. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście dzisiaj, że nie było zbyt nudnie, chociaż wiem, że niektórzy piszą, że nudno. No, także ja wolę taką nudę, niż jakby się miało dziać coś niedobrego, to ja jednak wolę taką nudę. Z tego co wiem, to Wiki dzisiaj miała jakąś wycieczkę w górach świętokrzyskich. Chyba na Święty Krzyż, ale nie jestem pewna, bo tylko relacje na razie widziałam na Instagramie. A pewnie jak nie dzisiaj, to jutro rano zadzwoni, to mi poopowiada. No, a teraz my się już zbieramy, także dziękuję Wam wszystkim serdecznie za to całe wsparcie. No i zapraszam na następny vlog, czyli jutro. Bajo, bajo i papa, do jutra. Pa!